Witamy Państwa bardzo serdecznie na wideokonferencji dotyczącej powołania Społecznej Rady Kultury. Na czele Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego stanął Marek Sztark, który m.in. koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Podczas konferencji prasowej online, zorganizowanej wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przedstawił on główne założenia i cele na najbliższy czas. Powinniśmy się zająć dwiema sprawami. Po pierwsze, tym, co dla działalności samorządowej jest paradygmatem, czyli rozwojem kultury we wszelkich jego aspektach, tworzeniem warunków do jej uprawiania, polepszaniem tych warunków, integracją środowisk czy dawaniem szans na rozwój różnych pól kultury. Druga sprawa to wypracowanie sposobu na kryzys związany z trwającą pandemią. Wiele spraw również w kulturze wymaga specjalnej troski i powinniśmy zwracać na nie uwagę i inicjować i proponować władzom województwa samorządowego działania, które ochronią najważniejsze wartości w kulturze w naszym regionie. Muszę powiedzieć, że chcę bardzo poważnie potraktować i rolę tej Rady, ale i również te tematy, kierunki, wnioski, ewentualnie sugestie, które przez Radę będą wypracowane. Jest to ciało niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kultury dolnośląskiej. Już wcześniej rozmawialiśmy na temat stworzenia strategii kultury na Dolnym Śląsku i myślę, że tu będzie ogromna rola do wypełnienia właśnie Społecznej Rady Kultury. Dobra informacja jest taka, że od 12 lutego uruchomione zostaną instytucje kultury, które od dłuższego czasu były zamknięte. Cieszymy się z tego, że została podjęta decyzja o otwarciu instytucji kultury, takich jak kina, teatry czy filharmonie, opera, dla 50% publiczności. A w kulturze bez dwóch zdań najważniejsza jest możliwość spotkania artystów z odbiorcami.